Lisie naprawianie, zaczynamy! Nówka sztuka, nieśmigana. Czas składać wszystko do kupy. Grało praktycznie jedną dobę i nie spotkałem po powrocie tutaj kubki popiołu. Wszystko jest tak, jak zostało. No, trochę smuci brak wyjścia głośnikowego, ale po prostu nie będę szalał, nie będę rozbudowywał tego zestawu audio. I na sam koniuszek, zanim założę budowę, pozbędę się tego drutowania, wsadzimy oryginalny bezpiecznik. Nie wiem, co to musiała być za impreza, żeby on się spalił. Od obwodu charkowskiego po Doniecki. Rosjanie nie przyznają się też do wypadku z amerykańskim dronem nad Morzem Czarnym. Twierdzą, że to nie oni. Solidarna Polska w Ukraińcy informują też, że okupanci w dalszym ciągu wywożą ukradzione zboże przez port w Berediańsku w obwodzie zaporowskim. Cały czas pełen podziwu jestem i wdzięczności dla Wojtka. Zobaczcie, nawet dał wzmocnioną belkę dla tej obudowy. Jak ją dostał, to była wygięta w jajo. Rozchodziła się wręcz. Była totalnym... No, odechciewało się cokolwiek robić z tym radiem. A on ją wyczyścił. Nałożył nowy fornir. Od spodu chyba nawet spolerował. Dodatkowo jest nawoskowana. Dla mnie sztos. Panel przedni jeszcze zostanie do małego detailingu. Ponieważ mycie szczotą w zlewie na mokro... ukrywa wiele szczegółów. Tutaj widać, że jeszcze te kratki można by było lepiej doczyścić. Wezmę kiedyś sobie małą szczotę, włączę to radio i posłucham. Ale jestem bardzo dumny z efektu. O, gała niedomyta, tak ją szorowałem. Szybę można by też spolerować, zobaczcie ile rys. Ale i tak efekt jest mega zadowalający, więc jak będę wybierał się do szwagra, którego też serdecznie pozdrawiam,
będę przejeżdżał nad Narew, to sobie zrobię zdjęcie Narwi nad Narwią. No i lis będzie, tak żeby była w ogóle już dzicz absolutna. Więc Wojtek, dzięki Ci jeszcze raz za gałkę, no i przede wszystkim za renowację budowy. Trzymajcie cieplutko, a my idziemy słuchać radia. A, jeszcze taka ciekawostka, bo tak sobie słuchałem radia bez obudowy, było wszystko cacy, kręcąc trymerem potencjometra w prawą stronę, na samym końcu miałem RMF FM, które jest u mnie na 70, 107 i 5 FM. Tutaj pomyślałem sobie, a zjadę do końca skali, zobaczę, czy dobrze założyłem. I nie zauważyłem w ogóle, że skala jest jak w tarabanie, tak? Od największej do najmniejszej. I jak mi zagrało na samym początku Radio Z, to troszeczkę spadłem z rowerka, ale na szczęście po kilku sekundach i po doświadczeniach z tarabanem udało mi się uniknąć zawału serca. Super, bardzo jestem zadowolony z tego radia. Dorzucę mu jeszcze naklejeczkę, że to jest sentymentalny model, jakby żona miała chęć kiedyś moją kolekcję w sposób utylizacyjny zmniejszyć, żeby miała na uwadze, że to też jest radio z jej rodziny i może to trochę ją uchroni. Więc pozdrawiam wszystkich cieplutko jeszcze raz i do usłyszenia w Narwi. Narwi. Segura show!